No dobra, słuchajcie, jak widać, tutaj będzie taki filmik szybciutki na temat regeneracji bateryjki CMOS od laptopa. To jest oryginalna, już rozładowana totalnie, prawie zero. Ona była zgrzewana, słuchajcie, nową bateryjkę od Energizera, coś takiego, taki pakiecik 2032. Wziąłem już tutaj, zgrzałem elegancko, to było coś takiego. Nie wiem, może będzie lepiej widać tutaj, albo jakoś ostrość wyregulować. O, teraz dobra, teraz lepiej widać. Zgrzana. Teraz założę jakąś koszulkę termokurczliwą na to. Wykorzystałem, słuchajcie, taką zgrzewarkę, którą kiedyś kupiłem na Oliksie. Można ją w Chinach zobaczyć. Ustawiłem na 4 przecinek, nie wiem, 4,5 level. Tutaj jest informacja, ile trzeba ustawiać przy różnych tam blaszkach. Przy takiej 4,5 w zupełności wystarczyło. Żadnego lutowania. Także zaraz ją sobie włożę w koszulkę. No i co? I bateria zregenerowana. Słuchajcie, kiedyś kupiłem taką koszulkę termokurczliwą. To jest na lajonki, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie przy okazji tej baterii. No dosyć spora, nie wiem, czy nie będzie za duża, może jakąś mniejszą bym miał, może zobaczę z tych pakietów takie, że będą pasowały na szerokość, no albo ta wystarczy. No dobra, zobaczymy najpierw na tej utnę taki malutki kawałek i zobaczymy, czy uda się to fajnie zgrzać. Dobra, słuchajcie, włożyłem. Coś tam weszło. No i teraz co? Przydałoby się hotem to przygrzać. Dobra, powiem wam, że no troszeczkę za szeroka jest. Trzeba będzie tutaj poobcinać. Nie wyszło to tak super, jakbym sobie tego życzył. No ale mogłem jeszcze taśmą też to obkleić od biedy. Może tutaj poprawimy. Dobra, obetnę ją naokoło. Jak coś, to może poprawię delikatnie jeszcze tasiemką. Dobra, słuchajcie, po obcięciu to jakoś tragicznie nie wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o oryginał, to to jest całkowicie inny rodzaj tej termokurczliwej tasiemki. Taka jak na jajka kiedyś, pamiętacie, takie były, na jajka się nakładało, wrzucało do gorącej wody i to się fajnie tak kurczyło, nie? Takie coś zdobyć. Właśnie, jakby ktoś rozkminił, gdzie takie coś można kupić, żeby były takie rurki, jak mamy w przypadku takich tych koszulek termokurczliwych, tylko takie jak na jajka, nie? Że to jest taka folika, taka fajna, cieniutka. I mówię, jak ją się do wody wrzuca, to wtedy patrzcie się, taką bateryjkę delikatnie podgrzewacie 100 stopni i już wam się kurczy, nie? Bo ta tutaj no trochę grubsza jest. No ale od bidy można to użyć, nie? Dobra, zakleję jeszcze tutaj taśmą, tak żeby nigdzie tam na płycie nie robiło to zwarcia, nie dotknęło i tak dalej. Chociaż raczej to zwarcia nigdzie nie zrobię, jak będzie leżało w ten sposób. Także koszulka termokurczliwa, powiedzmy, że jest ok, ale wolałbym mieć taką tasiemeczkę, właśnie jak mówię, jak na te jajka się nakładało takie coś fajnego, że było tam jakieś, nie wiem, zdjęcie czy coś, no i to wrzucając do wrzątku fajnie się kurczyło na jajku i wtedy na święta te dekoracje fajnie wyglądały. Dobra, słuchajcie, idę tylko jeszcze zmierzę, ile to ma tutaj na mierniczku. Powinno mieć 3 V, ponad 3 V. Słuchajcie, ta bateryjka, nówka sztuka, 3,3 V ma. Także wow! 3,3 V. Jest różnica w porównaniu do tej rozładowanej totalnie. No to jest różnica. Także podsumowując, zgrzewarka, super sprawa, przydaje się niemiłosiernie. W tym wypadku się zgrzewarka przydała na medal. Koszulki termokurczliwe, jak najbardziej. No i co, żadnej lutownicy nie użyłem, żadnej cyny, tylko zgrzewarka i koszulka termokurczliwa. Pozdrawiam, trzymajcie się.